Znajdujemy się w liceum ogólnokształcącym w Strzegomiu. Dziś porozmawiamy z dyrektorem placówki, Tomaszem Marczakiem, który właśnie został wybrany na drugą kadencję. Został pan ponownie wybrany dyrektorem, a 5 lat temu, kiedy pan zaczynał swoją przygodę z byciem dyrektorem, jaki cel pan sobie postawił jako pierwszy? No, przede wszystkim kontynuowanie wielu trafnych działań, które podjął poprzedni dyrektor, pan Zbigniew Suchyta, ale także mocne wsłuchiwanie się w głos gimnazjalistów w kontekście nowych oczekiwań. I to zaowocowało naszą nową propozycją, jeśli chodzi o kierunki. Klasa medialno-dziennikarska i prawnicza, klasa mundurowa, to jest absolutna nowość, i klasa politechniczno-informatyczna, która jest taką kontynuacją bardzo mocnej klasy matematyczno-fizycznej. A więc takie wsłuchiwanie się gimnazjalistów w ich propozycje i nowa oferta, którą wdrożyliśmy i która bardzo fajnie funkcjonuje w naszej szkole. No i rozwijanie bardzo ciekawych pomysłów, przedstawienia Andrzejkowe, które w 2011 roku rozrosło się aż do 2 spektakli w jednym dniu. Każda klasa ma jakieś swoje autorytety, które uczą, przyjeżdżają, prowadzą warsztaty. Jak panu udało się ściągnąć takie sławy do Strzegomia? To jest efekt takiej właśnie 4-letniej pracy, między innymi związanej właśnie z przedstawieniami Andrzejkowymi, jeśli chodzi o klasę humanistyczną, dziennikarską. Nasz absolwent, pan Mirosław Oczkoś, wrócił kiedyś z wielkim sentymentem na przedstawienie Andrzejkowe. I tak mu się ten powrót spodobał, że wspólnie ustaliliśmy, że nie skończy się to tylko na przedstawieniach Andrzejkowych, ale także na takich warsztatach dziennikarskich, na zajęciach dziennikarskich i jeszcze wyjazdy do Warszawy. Uczniowie ostatnio byli w Warszawie, w radiu w Trójce, w Pytaniu na śniadanie, gdzie byli uczestnikami tego programu. W Świat się kręci, zwiedzali TVN, mieli okazję nagrać swoje pierwsze reportaże. Także to się rozwinęło w klasie dziennikarskiej jakby automatycznie z tego względu, że właśnie pan Mirosław Oczkoś jest naszym absolwentem. Tak samo było w przypadku profesora Jurka z klasy matematycznej, który jest naszym absolwentem i wrócił tutaj przy okazji zjazdu i też nawiązaliśmy taką współpracę. I tak samo jest z profesorem Janem Chmurą, który też jest absolwentem naszej szkoły, który często do nas wraca i stąd taka współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i z profesorem. Natomiast taką nowością jest właśnie klasa mundurowa i to był efekt takiego właśnie poszukiwania opiekuna. I okazało się, że w Strzegomiu mamy pułkownika, który wprawdzie pracuje w Krakowie, ale mieszka w Strzegomiu, który chętnie włączył się w tą inicjatywę klasy mundurowej. Oczywiście w klasie humanistycznej, zapomniałem dodać jeszcze, jest pan Łukasz Poszański, który też to spotkanie nastąpiło tutaj przy okazji przedstawienia Andrzejkowego. Zachwycony aktor był w ogóle młodzieżą naszą strzegomską i bardzo chętnie później przyjeżdżał na takie warsztaty podczas ferii, a później się już włączył w tą klasę. Między innymi nasi uczniowie na jego zaproszenie występowali w Pierwszej Miłości w 4 odcinkach, co było ich wielką jakąś taką radością. A którą osobę z tych specjalistów najtrudniej było zwerbować? Właściwie wszystkie odpowiedziały z jakąś taką radością na naszą propozycję i właściwie nie było jakiejś takiej sytuacji, że musiałem przekonywać specjalnie. Właściwie to wynikało z jakichś rozmów, czy to na zjeździe absolwentów, czy to właśnie przy okazji spotkań tutaj w szkole. Czy zainteresowanie szkołą, odkąd uczą w niej takie osoby, wzrosło? Tak, w tamtym roku, kiedy rozpoczęliśmy właśnie ten nowy kierunek, w roku szkolnym 2014-15 nie mieliśmy żadnych problemów naborowych, chociaż Strzegom jest takim miejscem na obrzeżach powiatu świdnickiego i to, co zauważają nawet władze starostwa powiatowego, że no, sztuką jest zrobić dobry nabór w Strzegomiu, który jest oddalony, do którego właściwie 97% naszych uczniów to są uczniowie z gminy Strzegom. Do nas tak naprawdę nikt nie przychodzi z zewnątrz, natomiast mogą jedynie osoby odpłynąć do Świdnicy, do Wałbrzycha. Stąd utrzymanie tutaj naboru i pozyskiwanie jakichś jeszcze osób z zewnątrz jest naszym sukcesem. A czy myśli pan, że właśnie po tych kierunkach, po tych 3 profilach uczniom będzie potem w przyszłości lepiej zdecydować o dalszej nauce, o pracy, o tym, co będą robili w przyszłości?
Myślę, że tak, dlatego że w naszych folderach reklamowych mówimy o tym, że kierunki dostosowane do rynku pracy. Te propozycje, które my dajemy, są propozycjami takimi bardzo aktywnymi, a więc młodzież uczy się również praktycznych umiejętności i zaraz po liceum, oczywiście studiując i mamy takich absolwentów, może podjąć pracę już w zawodzie. I jakie plany na kolejne 5 lat? No, plany na razie kontynuacja tego, co udało się wypracować przez 4 lata i w zależności od tego, jakie będą oczekiwania gimnazjalistów, jakie będą oczekiwania środowiska lokalnego, z takimi inicjatywami też będziemy wychodzić. Ciągłe pozyskiwanie pieniędzy na te dodatkowe zajęcia, tak żeby ta oferta zajęć pozalekcyjnych była jak najbardziej bogata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.